Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z taką szybką recenzją, ponieważ kusiło mnie kupienie perfum z lat 70. 80. To są perfumy Być Może. I mamy tu 5, Być Może Paryż, Londyn, Tokio, oryginalne buteleczki, niestety tu były też oryginalne i tu jest New York i Rzym, ale no buteleczki spadły z półeczki i się potłukły. To co uratowałam, to przelałam sobie do takich dwóch buteleczek. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tu jest New York, a tu jest Rzym. I teraz tak szybko chcę Wam tylko powiedzieć, ponieważ to są tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia. Tak jak to działa na mojej skórze, na każdej Waszej, tak jak jesteśmy inni, tak mamy inne skóry, inne zapachy się u nas utrzymują, wszystko jest inne. Zaznaczam to dlatego, ponieważ po sprawdzeniu, przetestowaniu wszystkich 5 zapachów weszłam sobie w internet i sprawdziłam recenzję poszczególnych zapachów. Okazało się, że to co ja odczułam, jak się sprawdza na mojej skórze, okazało się, że zupełnie na innych osobach zapachy inne działanie miało w ciągu dnia po popsikaniu, to znaczy zaaplikowaniu, bo tu żadne nie ma pompki, po prostu się, wiecie, no, wylewa, przelewa i tak dalej. Więc tak szybko chcę Wam powiedzieć tak, Paryż jest moim ulubionym zapachem. Ulubionym zapachem, który pamiętam z dzieciństwa, moja babcia się z nim perfumowała, moja mama. I teraz ja chciałam sprawdzić, czy faktycznie pamiętam. Tak, jest ten sam zapach. Może przybliżę troszeczkę. Okej. Jest ten sam zapach, bardzo ostry, ale dla mnie jest idealny. Oczywiście jest tak, że jest tak, chciałam powiedzieć, nuty zapachowe, wgrywając filmik, wymienię Wam, jakie są, jaka jest nuta zapachowa do poszczególnych, ponieważ nie chcę tutaj kaleczyć języka kwiatami i tymi innymi ziołami, które są dodawane, ale po prostu chcę Wam powiedzieć o mojej recenzji. Przetestowałam, sprawdziłam i chcę się tym podzielić. I teraz tak, tylko tu szybko, ponieważ tu jest brzoskwinia, tak mówi producent, i jaśmin. Dla mnie ta brzoskwinia nie jest taka brzoskwiniowa, taka... ja nie przepadam za brzoskwinią, ale tu jest idealnie. Nie wiem, czy niweluje po prostu ten jaśmin, ten zapach. Dla mnie jest idealny Paryż i teraz tu w opiniach w internecie było tak, że to jest najgorszy zapach z tych 5. No ja nie wiem. Dalej mamy Londyn. Dalej mamy Londyn. Londyn. O. I Londyn jest zapachem też moim ulubionym zaraz po Paryżu. Jest bardzo lekki, nieduszący, delikatny, z tym, że u mnie się bardzo krótko utrzymuje. Paryż utrzymuje się naprawdę bardzo długo. Ja wiem, prawie 8 godzin, także to jest bardzo długo naprawdę. Londyn utrzymuje się krócej, 2-3 godzin, ale mówię, jest bardzo delikatny, taki spontaniczny, bardzo, no super. Myślę, że na letnie dni zamiast dezodorantu nadaje się wyśmienicie. I tutaj też były opinie negatywne na temat zapachu Londyn, no nie wiem. Tokio, Tokio jest trzecią buteleczką jeszcze w oryginalnym stanie. I Tokio. Tokio jest tak, co mogę tu powiedzieć, bardzo duszący, bardzo silny zapach, zatykające moje nozdrza. Ja miałam katar i ja go czułam, że jest wszędzie, za mną chodzi. No, najgorszy moim zdaniem, tak jak ja cały czas powtarzam, bo to jest tylko i wyłącznie moja recenzja, moje spostrzeżenia, to jest najgorszy. Pierwsze miejsce od tyłu to ma Tokio. Najgorszy, naprawdę duszący. Długo się utrzymuje na ciele, bardzo długo, cały dzień, aż do wieczora. No ale mówię, to nie jest mój zapach, bo jest mega, mega duszący i po prostu no, on mi nie odpowiada. Szkoda, że te dwa poprzednie tak się nie utrzymują na moim ciele. No ten wytrzymuje bardzo długo, a z kolei w opiniach w internecie ma pierwsze miejsce, że jest najbardziej pachnącym, najbardziej
bardziej czuć, ponieważ w swoim składzie ma też brzoskwinie i fiołek i konwalię, więc opinie były takie, że to bardzo ładnie pachnie razem ze sobą. No nie wiem, mnie nie odpowiada. I teraz tak, tutaj wam nie przybliżę, no jedynie mogę wam pokazać piękną buteleczkę. Przykręcę. O. Piękna buteleczka, nic wam to nie mówi. Ta ma dyfuzor, no bo oczywiście jest przelana, tak jak powiedziałam przed chwilą, bo się oczywiście dwie buteleczki stłukły, bo spadły z półeczki w łazieneczce. Nie, no bez sensu. I teraz tak, tu jest New York. New York jest też bardzo delikatnym dla mnie zapachem. Utrzymuje się 4 godziny. Pachnie bardzo kwiatowo, bardzo ładnie, też delikatnie. Myślę, że późna wiosna i lato nadaje się wyśmienicie. Tu opinie były zgodne z moimi, także tu akurat się zgodzę. No i tutaj piąty, też buteleczka, nic wam nie powie, jest pusta, też ma dyfuzor. I tutaj jest Rzym. Rzym też jest moim ulubionym zapachem, zaraz po tych dwóch, trzeci, czwarty, no i ten będzie piąty. No i Rzym jest tak, też bardzo delikatny, chociaż już troszeczkę mocniejszy. Utrzymuje się też około 3-4 godzin na ciele, ale nie jest duszącym zapachem. I tu też opinie były zgodne co z moimi. Także słuchajcie, aha, no jeszcze jedna rzecz ważna. Pewnie się zastanawiacie, czemu przyniosłam blokera. Przyniosłam go po to, ponieważ wiecie, że ja używam, ci co mnie oglądają to wiedzą, ci co dopiero weszli na mój kanał, no to się dowiedzieli. Bloker, antyperspirant, słuchajcie, zmienia zapachy tych zapachów, brzydko powiedziałam, ale tak jest, ponieważ robiłam, praktykowałam, nie wiem, nie mam słowa, w każdym bądź razie używałam, o może tak powiem brzydko, ale używałam każdego na suchą skórę, bez żadnego perspirantu, a że przyszedł czas, no bo wiecie, że blokera tego konkretnie używa się tylko co kilka dni, tak jak producent zaleca, więc później używałam po wieczornej kąpieli blokera i rano jak używałam tych zapachów, zmieniały swoje zapachy. To znaczy, były bardziej intensywne, jeszcze bardziej, co dziwne, powinny moim zdaniem mieć łagodniejsze zapachy, no ale u mnie akurat tak działa, więc uważajcie, jeżeli też używacie blokera albo jakiegoś innego perspirantu i te zapachy zmienią swoje nuty zapachowe, o jak ładnie powiedziałam, na waszych ciałach, to się nie martwcie, no bo to pewnie właśnie działa tak antyperspirant, u mnie to akurat jest bloker z ziai, także o. Słuchajcie, no nie wiem, czy wam pomogłam w tym filmikiem. Chciałam się z wami podzielić, no bo bardzo mnie korciło po prostu zakupienie tych perfum. To są bardzo stare perfumy, w sensie reaktywowane teraz niedawno, bo w sumie chyba na rynku to są cały czas, jakoś nie giną. Nie wiem, czy nutę zapachową zmieniają. W każdym razie zaraz, jak zmontuję filmik, to wam też przy każdym pokażę, jaka jest nuta zapachowa, bo może też nie każdego, inaczej, może też was niektórych uczulać coś, co jest w środku, jako w nucie, nie wiem, brzoskwinia, albo ten jaśmin, albo bergamotka, także najlepiej sobie poczytać. No i co? No i wam bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję wam za uwagę, lepiej teraz. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, dziękuję wam za wszystkie maile, jesteście super osobami, dziękuję, że wchodzicie na mój kanał, no dzięki wam tu jestem. Chciałam wam życzyć dzisiaj miłego dnia, nie wiem kiedy będziecie oglądać ten filmik, głupio zabrzmiało, no ale tak jest, no bo zależy kiedy wchodzicie, o jakiej porze dnia. Życzę wam miłego dnia, bardzo słonecznego. I co? No i mam nadzieję, że troszkę wam pomogłam, troszkę rozjaśniłam wam w głowach i troszkę wam też pomogłam z tą recenzją. Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego i do jutra, do następnego filmiku. Pa, pa!